Szczęść Boże, witam serdecznie wszystkich. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus z Boliwii, z ciepłej Boliwii. U was jest zimno, u nas jest gorąco, bo zaczyna się lato. Chciałbym pozdrowić wszystkich w dniu misyjnym. Będziecie moimi świadkami, jest tytuł tego dnia, jest temat tego dnia. Rzeczywiście jesteśmy świadkami nie tylko słowem, ale także i czynem. Dlatego nagrywam ten film z Komedoru dla dzieci biednych, gdzie mamy obiad z ich opiekunami też, wolontariuszami. Oni, proszę bardzo, tutaj jedzą, teraz są po szkole. Jedzą z pieniążków, obiady są z pieniążków, które Państwo mi wysłali i mi pomogli też, bo były takie wpłaty i bardzo, bardzo chciałbym podziękować. To jest nasze świadectwo, że my, uczniowie Chrystusa, potrafimy się dzielić i te dzieciaki też przyciągamy, ich rodziny, przez to do kościoła, bo muszę powiedzieć, że owoc jest taki, że mamy obiady tutaj dla nich, więc oni nie są głodni, widać jak jedzą. Dzisiaj mamy kurczaka z ryżem, ale jest taki owoc tego wszystkiego, że ochrzciliśmy trójkę dzieciaków z tego grona, bo się okazało, że są niechrzczeni. Mamy dużo więcej, ale czekamy na rodziców, na oddźwięk od nich, bo bardzo często jest z tym problem, po prostu nie interesują się, a muszę mieć przynajmniej zgodę rodziców na to, bo jest to dosyć skomplikowane w Boliwii. Po pierwsze, liturgicznie ja nie mogę, jeżeli chodzi o sakramenty, ochrzcić bez wiedzy rodziców i bez zgody rodziców, ale też i prawnie, cywilnie. Jakbym ochrzcił to dziecko, bez ich wiedzy mógłbym trafić nawet do więzienia, bo jest tutaj rząd komunistów, którzy tylko czekają na takie akcje. Ale jest trójkę dzieci ochrzczonych, czekamy i pracujemy nad innymi, a inny owoc tego komedoru, który jest tam także i Państwa dziełem, jest taki, że dzieciaki zaczęły przychodzić na mszę świętą, bo to opiekunowie mówią, że dobrze, tutaj padry wam, ksiądz wam robi te obiady, ale musimy przychodzić na mszę. Ja też zresztą im to mówię. I zaczęły przychodzić, realnie przychodzą, mają swoje miejsce w pierwszej ławce, bo to są dzieci, które są niegrzeczne, bo są najgorsze dzieci ze szkoły, bo są najbiedniejsze, więc nie ma kto ich wychowywać. Ale mają swoją pierwszą ławkę. Czasami w czasie mszy muszę powiedzieć, że to jak wczoraj w czasie homilii. Bardzo, bardzo proszę, żebyście byli cicho, ale generalnie te dzieciaki przychodzą, więc uczą się Pana Boga, słuchają. Coś tam mi zostaje w głowie. Dzięki Państwa także ofiarom czasami kupuję zabawki dla tych dzieci, które uczestniczą w niedzielnej mszy świętej. Dlatego też dzieci też przychodzą, ale to zostaje, tak jak mówiłem, i w głowie, i msza święta. Więc generalnie dostają czasem zabawki. Jest to raz na miesiąc, jedna niedziela. Oni nie wiedzą kiedy, więc nie wiedzą kiedy trzeba przyjść, żeby dostać zabawkę. Więc przychodzą co tydzień na mszę świętą, słuchają tego. A kiedy będzie zabawki? Nie wiadomo. Więc bardzo dziękuję i pozdrawiam bardzo serdecznie. Państwo będziecie mieli, jak wyślę ten filmik, niedzielę misyjną. Ja trochę wcześniej nagrywam to w ciągu tygodnia, jak mamy tutaj smaczny obiadek z dziećmi. Pozdrawiam bardzo serdecznie, szczęść Boże.